Konfederacja, wolność i niepodległość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ta ustawa ma na celu kolejną centralizację czegoś. Istnieje pierwsze silne podejrzenie, że tak samo jak chce się zarobić na budowie centralnego portu lotniczego w Zamku Mixer, również chcemy zarobić na tej centralizacji, to jest główny cel tego projektu. Ale są inne, ważniejsze cele. Po pierwsze, po co centralizacja? To nie jest bezpieczne, tylko dokładnie odwrotnie. Jak wszystkie akta notarialne w średniowieczu trzymano w Czechach w jednym klasztorze, to jak klasztor się spalił, to przez 200 lat Czechy nie mogły wybrnąć z komplikacji, które wtedy powstały. Lepsze jest rozproszenie akt niż centralizowanie. Nie chodzi o rakietę rosyjską, ale o hakera, prawda, o innych ludzi, którzy świetnie lubią się włamywać do systemów centralizowanych. Ale po trzecie, czyli na najważniejsze, państwo polskie i nie tylko polskie wie 100 razy za dużo. To nie jest tak, że państwo cierpi na brak informacji. Państwo ma 100 razy więcej informacji, niż mu jest potrzebne. I mamy potworny aparat, który jest tylko po to, żeby się tymi informacjami zajmować, czyli jest to kompletnie niepotrzebne. Państwo nie musi wiedzieć, czegoś brakuje, czy nie brakuje. Istnieje taka instytucja, która się nazywa rynek. Otóż, proszę państwa, ja nie wiem, gdzie znajduje się środek ciężkości tej laski, a ja zamykam oczy i jak gdzieś się robi za dużo, to się przesuwa w tę stronę i ustawia się wszystko w optymalnym punkcie. Jeżeli brakuje samochodów, to cena samochodów idzie w górę i ludzie kupują więcej samochodów, producenci więcej produkują. Państwo nie musi wiedzieć, ile ma samochodów. Państwo nie musi robić ankiet, ile ludzi potrzebuje samochodów. Wszystkie te informacje są całkowicie zbędne, natomiast służą do zatrudnienia gigantycznego aparatu, który przecież nas potem kosztuje. Nie będzie można nic zrobić, póki się tego nie skonsultuje z centralnym zespołem informatycznym, gdzieś tam zgromadzonym. Trzeba będzie mieć zezwolenia, żeby z tego korzystać oczywiście. Zamiast oczywiście każdy by zrobił bez tego, ale to będzie wymóg, że bez opinii z tego centrum nie będzie można nic konkretnie zrobić. Ergo, z co najmniej 3 powodów jesteśmy przeciwko tworzeniu takiego ośrodka i zauważam z przyjemnością, że Lewica to popiera. To kolejny dowód, że po wyborach, jeżeli tylko Lewica i PiS dostaną odpowiednią ilość głosów, zawrą koalicję i prawice będą miały głęboko w nosie. Dziękuję za uwagę. Jaki będzie wynik dodania 3 czynników wysokiego ryzyka? Wielki projekt typu centralny port komunikacyjny, przemnożony przez dane wrażliwe, czyli afera maile Dworczyka, i to jeszcze przemnóżmy przez osobę ministra Janusza Respiratora Cieszyńskiego. Będziemy mieli aferę XXI stulecia. Pytanie, panie ministrze, o lokalizacje. Jeśli one już są wybrane, to jak liczne? Jak się mają te lokalizacje do lokalizacji centrów przetwarzania danych Microsoftu w Polsce? Premier Morawiecki głośno anonsował i z entuzjazmem nasunięcie się chmury Microsoftu nad Rzeczpospolitą. No i pytanie, czy na liście tych obiektów, które mają być wyłączone z sąsiedztwa tych naszych baz, dlaczego tam nie ma wyróżnionych, ostatnie zdanie pani marszałek, dlaczego tam nie ma wyróżnionych ośrodków, które znajdują się we władaniu państw obcych? Tak? Inwestycje zagraniczne pan w Polsce, poseł Jan czy Szopiński, mogą być klub ściana w ścianę Lewica, bardzo proszę, z tymi centrami? Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, no ciekawa inwestycja, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Kwestia bezpieczeństwa danych i ich rozproszenia, w jakiej skali też państwo chcą
to robić. Piszą Państwo, że będzie tutaj, będą trzy centra danych, ale pytanie, w ilu miejscach realnie, chodzi mi o rząd wielkości, same dane będą fizycznie trzymane, bo pytanie też, czy będzie tu wykorzystywana technologia blockchain do utrzymania tych danych w odpowiednim szyfrowaniu, a także właśnie rozproszeniu, to mnie interesuje. I kwestia samego bezpieczeństwa też. Czy Państwo są świadomi, czy Państwo liczyli w ogóle, ile w ostatnich 5 latach, albo choćby w tej kadencji sejmowej czy i rządowej, w ile było wycieków danych z baz administracji publicznej? Mówię tu o administracji centralnej. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.